Moim dzisiejszym gościem jest pani Aldona Adamska-Szewczyk, specjalista z zakresu ziół. I będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o ziołach w kuchni tak naprawdę. Czy mają one tylko walory smakowe, czy coś jeszcze? Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o zioła, które używamy codziennie w kuchni, każde z nich ma w sobie bogactwo substancji o działaniu leczniczym. Chociażby bazylia, którą dodajemy często do sałatek. Bazylia zawiera sporo olejku eterycznego, który działa odkażająco, wspomaga proces trawienia. Uważa się także, że podnosi nastrój. Inne zioło, tymianek, który najczęściej kojarzy nam się z działaniem wykrztuśnym, na chrypkę, na kaszel mokry. Tymianek zawiera chociażby substancję taką jak tymol o właściwościach odkażających, ale również usprawnia proces trawienia. Mięta. Mięta działa rozkurczowo. Dla nas zazwyczaj w napojach jako środek odświeżający, ale działa żółciopędnie, wspomaga pracę wątroby i świetnie sprawdza się po ciężkostrawnych posiłkach. Inne zioło, takie jak liść laurowy, który zwykle dodajemy do bigosu, do jakichś sosów obok ziela angielskiego, znakomicie działa odgazowująco, czyli wiatropędnie. Zawiera substancje goryczowe, które pobudzają wydzielanie soków trawiennych, przede wszystkim soku żołądkowego i znakomicie wspomaga proces trawienia, działa także oczyszczająco na organizm, czyli usuwa również toksyny, napędza nam przemianę materii. Chyba większość ziół ma takie działanie poprawiające trawienie. Te, które są zaliczane do tak zwanych surowców przyprawowych, najczęściej wpływają korzystnie na układ trawienny, czyli wspomagają właśnie czynność wydzielniczą, zwiększają wydzielanie soków trawiennych. Czasem jest to tylko sok żołądkowy, ale czasem może to być zwiększone wydzielanie żółci. Niektóre działają rozkurczowo, czyli tak jak właśnie mięta czy lubczyk, czyli wtedy, kiedy czujemy takie uczucie ciężkości w nadbrzuszu, kiedy towarzyszą nam skurcze jelit po jakimś takim posiłku, który zalega dłużej. I niektóre mają właściwości również przyspieszające przemianę materii. A jak jest z tymi ziołami, które kupujemy w torebkach, ziołami suszonymi? Czy one mają tak samo pozytywne właściwości jak te świeże? Oczywiście, że tak. Przy czym jeżeli bierzemy pod uwagę właściwości kulinarne, czyli smakowe, zioła świeże są bardziej aromatyczne. Dodatkowo nie ma w nich również straty olejku eterycznego i są ekonomiczne z tego względu, że możemy użyć ich zdecydowanie mniejszą ilość, a uzyskamy wspaniały efekt smakowy. Jeżeli rozpatrujemy szerzej działanie surowców zielarskich, to proces suszenia może powodować stratę ciała czynnego, czyli tego, co ma działać w danym surowcu, a może nie powodować. To wszystko jest bardzo indywidualne w zależności od tego, co dana roślina zawiera. Surowce olejkowe mogą ulegać rozkładowi pod wpływem suszenia. Może być ta strata, a te aromatyczne to najczęściej właśnie przyprawy. I dlatego też trzeba właśnie wtedy więcej użyć tego surowca suszonego do danego dania. A co z gotowaniem? Czy zioła tracą swoje właściwości pod wpływem temperatury? To znaczy sam proces gotowania jest oczywiście potrzebny, żeby wyeksponować niektóre składniki, natomiast nie może to być zbyt długie gotowanie, ponieważ część na przykład olejku eterycznego po prostu się ulotni. Dlatego też zalecałabym raczej dodawanie ziół w końcowej fazie gotowania albo stosowanie świeżych ziół jako dodatku do sałatek. A co z ziołami do picia? Jakie by Pani polecała osobom, które nie mają konkretnych dolegliwości, ale chciałyby sobie pić tak coś dla zdrowia?
Osobiście bardzo cenię sobie herbatkę z pokrzywy. Jest to herbatka witaminizująca, uzupełnia naszą codzienną dietę w witaminy, w składniki, w sole mineralne. Głównie tutaj będzie kwas foliowy, który ułatwia wchłanianie żelaza. Herbatka działa również korzystnie na skórę, na włosy, paznokcie, a także działa moczopędnie, czyli oczyszcza z toksyn. I jest taką herbatką, którą można pić oczywiście spokojnie, bez stresu, że może mieć to jakiś niekorzystny wpływ na nasz organizm. Efektem ubocznym po takiej herbatce może być wzmożona diureza, czyli efekt taki moczopędny, nasilony. Natomiast inne herbatki, herbatka miętowa oczywiście w takim umiarkowanym stężeniu, czyli żeby to była powiedzmy jedna herbatka dziennie, a nie zastępujemy nią każdy napój, który spożywamy, ponieważ mięta bardzo korzystnie wpływa na proces trawienia, działa rozkurczowo, działa żółciopędnie, natomiast w nadmiernych ilościach może u osób, które mają stan zapalny przewodu pokarmowego, głównie w odniesieniu do żołądka, czy chorobę czynną wrzodową, może nasilić objawy typu zgaga czy refluks. Bardzo korzystne są herbatki owocowe, czyli z dodatkiem dzikiej róży, z dodatkiem malin, żurawinowe, które też bardzo korzystnie wpływają na układ odpornościowy, zawierają witaminkę C i wpływają korzystnie na drogi moczowe, a także herbatki na przykład z dodatkiem kwiatu malwy czarnej, która ma sporo śluzu i działa powlekająco na wodę śluzową przewodu pokarmowego. Polecam także picie czystka, pijemy całą rodziną taką herbatkę. Ma ona właściwości oczyszczające, uodparniające, zawiera sporo substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i świetnie sprawdza się, szczególnie w takim sezonie jesiennym, grypowym, na odporność. Dobrze, wszystko wiemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. W dzisiejszym odcinku znowu porozmawiamy o pilatesie. Był już jeden taki odcinek, podlinkuję Wam go gdzieś tutaj, ale teraz będziemy rozmawiać o ćwiczeniu pilatesu w domu. Na co trzeba zwrócić uwagę? Ja bym rekomendowała, żeby za pierwszym razem, nawet jeśli nie mamy zajęć w naszej miejscowości, to wybrać się na przykład na warsztaty do najbliższego miasta. I to są takie jednodniowe warsztaty, gdzie przez 3-4 godziny można sobie poćwiczyć pod okiem instruktora, poznać podstawy metody. Ale jeśli już naprawdę, ale to zupełnie naprawdę nie mamy takiej możliwości, no to polecałabym skorzystać albo z filmików na YouTubie, albo z lektury książek. Bardzo polecam metodę Body Control Pilates. I tutaj jest kilka książek, one co prawda nie są po polsku, ale tam są fantastyczne zdjęcia, można to sobie zobaczyć. Natomiast z takich ważnych punktów, kiedy ćwiczymy, jesteśmy już w domu na macie, to bardzo uważajmy na ból. Jeśli to jest ból zupełnie nowy, jakiego nigdy nie czuliśmy, jest to ból w stawach, i tego starajmy się za wszelką cenę unikać, przerywajmy każde ćwiczenie, jeśli poczujemy ból. No i bardzo ważna sprawa, oddychajmy. No tak, ja często o tym zapominam. Okej, to w takim razie poćwiczmy. Żeby pieprze głupoty. Podli.